Obrzydliwe, zero. Dzień dobry wszystkim. Tak jest. Jedziemy we dwóch. Zatem do boju. No i tak. Mamy 20 lipca już. Wygospodarowaliśmy cały tydzień wolnego, a nawet ciut więcej. Jedziemy dokładnie na południe. Przy czym trochę nam to zejdzie, bo omijamy wszystkie główne drogi. I wiecie co? Już zapomniałem, jak polskie drogi potrafią wyglądać. Na szczęście jednak większość wyremontowali i można cieszyć się jazdą. Bez konieczności posiadania Endurasa. I w takim to oto radosnym nastroju mijały nam kilometry, ale jednak było trochę nudno, więc pomyślałem, że trzeba coś robić. A skoro już to zacząłem, to robię dalej. Zdjęcia opuszczonych sklepów. Jak kogoś to interesuje, niech zajrzy na mojego Instagrama. Link w opisie kanału. Oczywiście. A tymczasem, po przejechaniu jakichś ponad 300 km, w końcu widzimy jakieś pagórki. No prawie jesteśmy w górach. Przy czym prawie wiadomo, nie? Robi jednak pewną różnicę. Chociaż jest ładnie. Co? No tropikalny, dobre zielone. Obrzydliwe, zero. Ale tu się nie da inaczej. Ale jesteśmy gdzieś po środku? Zupełnie niczego. Jest to bardzo dobrze. Jemy, o, jesteśmy w pizzerii, zaraz jemy pizzę. Ciao. Tak, mamy jest godzinę drogi do Maczugi. O, Maczuga jest dobra. Maczuga zawsze w cenie. No co? No chyba nie spodziewaliście się, że ominiemy Maczugę Herkulesa jadąc na południe. No nie, nie byłem tutaj tak dawno, ostatni raz chyba w 97 roku. Serio, że nie mogłem sobie podarować nie odwiedzić Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jestem zwłaszcza ciekaw, jak to się ma do angielskiego Cheddar Gorge, który jest tak naprawdę bardzo podobnym tworem. Ale zobaczymy. O, teraz będzie widać, że ty to ty, bo wcześniej jak czarny rycerz. To zawsze górą. No, dobra, skałki, rycerz, koniec film. Się nagadał. A my wjeżdżamy tymczasem do Jury. Jest i pałacyk Murgrabiego. Jak ktoś nie wie, to w polskim Janosiku Murgrabia tu mieszkał. Znaczy w serialu, a tak naprawdę to zamek na Pieskowej Skale. Chociaż nie wydaje mi się, żeby byli tacy, którzy o tym nie wiedzieli. Choć kto wie, mogę się mylić. No ale nie przyjechaliśmy tu oglądać zamki, przyjechaliśmy tu dla Maczugi. No bo kiedyś zrobiliśmy przy niej zdjęcie. I pora na jeszcze jedno. O, i teraz zaczęła nagrywać. Może ona się rozładowała po prostu totalnie. O, patrz, Maczuga. I Paweł, i Maczuga. I ja cię kręcę. Nie bądź taki do przodu, co? Kiedy ja robiłem zdjęcia, nagrywałem, kombinowałem, Paweł postanowił, że za mało jeździł motorem. I pojechał sobie jeszcze raz dookoła. A ja wciąż filmowałem Maczugę. I jakichś wjeżdżących typów. Ale dobra, też się już znudziłem. Pora jechać dalej. Nie jesteśmy tu na wakacjach. Ale co mówiłem wcześniej, chciałem porównać to miejsce do angielskiego Cheddar Gorge. No i muszę przyznać, że Cheddar Gorge jest chyba bardziej okazały, ale są to jednak nieco inne formacje skalne.
Natomiast rozmiar całego miejsca, długość trasy jest bardzo zbliżona. Tak czy inaczej, już po Ptokach, już jedziemy w koło Krakowa, a ostateczny plan na dzisiaj jest dojechać do Limanowej. Czemu akurat do Limanowej? Mamy w tym pewien ukryty zamiar, ale o tym później. A tymczasem pora jechać, bo czas nam się nieco już na dzisiaj kurczy. W końcu dojechaliśmy. No prawie, ale było już kompletnie ciemno, więc w zasadzie wszystko jedno. Zalegliśmy w naszym pensjonacie i poszliśmy spać. A następnego dnia... Następnego dnia podziwialiśmy, jakim pięknym miejscu byliśmy. No dobra, nie trwało to zbyt długo, bo zaczęliśmy się pakować, bo pora było jechać. Nie jesteśmy tu na wakacjach. Są pewne obowiązki. A teraz kwestia najważniejsza. Dlaczego jesteśmy akurat w okolicy Limanowej? Otóż... nie mogę wam tego powiedzieć. Jeszcze. Ale dowiecie się już za chwileczkę. A tymczasem... Łażą po tych górach, a potem łamią ręce. Taki komentarz adekwatny do sytuacji. Nasi kumple bowiem pojechali do Turcji. I tam postanowili połazić po górach. Zamiast jeździć motorami jak należy. No i jeden z nich złamał sobie rękę. A jaki z tego morał? Jak jesteś na wyjeździe motocyklowym, to jeździ motocyklem, a nie łazisz nie wiadomo gdzie i po co. A my w międzyczasie dojechaliśmy do celu na dzisiaj, czyli Limanowej. A tutaj proszę bardzo. Czołgiem. Dzień dobry, wieczór. Ten pan to niejaki Mateusz. Mateusz z kanału Mata TV. I razem z nim zamierzamy przejechać się nieco na Słowację, w stronę porządnych gór. No ale to niestety będzie już w kolejnym odcinku. Ale nie martwcie się, to będzie już za tydzień, w kolejną niedzielę. A tymczasem wypada się jedynie pożegnać, powiedzieć na razie i podziękować za oglądanie. Jeśli możecie, zostawcie komentarze, łapki w górę. To naprawdę pomaga w walce z tym cholernym algorytmem, który serio nie lubi filmów o turystyce motocyklowej. Dzięki za oglądanie. Cześć!